Zajezdnia tramwajowa Praga i pętla Kałęczyńska, odcięta od reszty sieci tramwajów warszawskich. A także czas na cztery tory, od Warszawa Wawer do Otwocka, zupełnie po nowemu z bezkolizyjnymi przejazdami i nowymi peronami. Warso w końcu połączone z Warszawą Centralną. Obie jezdnie Ordona już przejezdne. Plac Powstańców Warszawy również przejezdny. A także tunel Wesołej i tunel w Rembertowie. I KDP Warszawa-Łódź. W tej dekadzie nie będzie podpięcia energetycznego. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym w niedzielę, 26 października. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć, witam Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Mniejsza z tym, czyli przeglądu najciekawszych newsów tygodnia, subiektywnie oczywiście, z mojej strony, czyli od Avizonosza. Zaczynamy jak zawsze od awarii w windach metra. Dwie windy nie działają. Jedna od dwóch tygodni, te na Ursynowie, i jedna od tego tygodnia, czyli ta na Stokłosach. Idziemy dalej, bo oczywiście dalej są realizowane prace, jeżeli chodzi o budowę metra. Tarcza TBM Anna się zatrzymała, a Krystyna już ruszyła. To aktualnie nie mamy jeszcze zaktualizowanych tych raportów, ale już mogę powiedzieć, że faktycznie Krystyna rozpoczęła swoje drążenie i już się kręci w kierunku Krzanowa, a TBM Anna niedługo, bo w tym miesiącu, przebije się do stacji metra Krzanów. Jak mi się uda, to nawet to zobaczycie. Więc jak coś faktycznie przebicie TBM Anny na Krzanowie jest jeszcze niewykonane, to będzie w najbliższym czasie, raczej nie w najbliższym tygodniu, tylko jeszcze później. Jak coś na spokojnie, tamte jeszcze prace serwisowe aktualnie są realizowane, a Krystyna w tym momencie będzie się drążyć. Idziemy sobie dalej. Przypominam Wam, że cały czas jest realizowany do 20 października włącznie remont Alei Waszyngtona, więc tramwaje tam wtedy nie jeżdżą, jak i również nie ma tramwajów na Jagiellońskiej, z tym, że tam tramwaje nie jeżdżą do końca października 2024 i cały ten odcinek jest zamknięty. Jechałem, widziałem, jak te przejazdy robią, więc faktycznie tam prace są aktualnie realizowane. No i też, co ważne, w weekendy najbliższe w październiku, czyli ten aktualny 5-6 października, 12-13 i 19-20, tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli tramwajowa Kamęczyńska i też dlatego Kamęczyńska Bazylika, i dlatego też tramwaje nie będą w ogóle wyjeżdżać z zajezdni tramwajowej Praga. W weekendy ta zajezdnia jest zamknięta i po prostu inne zakłady przejmują funkcjonowanie. Dlatego też, ponieważ tutaj te wjazdy i wyjazdy ze samej zajezdni są remontowane. Te na Łukach, no, mają już trochę lat i co prawda ostatnio były realizowane remonty, jeżeli chodzi o rozjazdy, tak teraz są realizowane remonty, jeżeli chodzi o same wyjazdy. Więc, no, wjazdy i wyjazdy, więc to jest aktualnie w tym momencie realizowane. Prace będą realizowane całą dobę, może to być tam głośno. I na czas oczywiście funkcjonowania linii 7 i 13 do Krańca, jadą tylko i wyłącznie do Dworzec Wschodni Kijowska, natomiast pomijając to, jeździ linia autobusowa zastępcza Z13. Jak ta Z13 tam funkcjonuje i jeździ, dojeżdża, nie powiem Wam, bo nie mam mapek i schematów, niemniej jakoś to przejeżdża przez te ulice. Jeździ oczywiście jednokierunkowo pomiędzy Dworcem Wschodnim i oczywiście Kamęczyńską, ale bezpośrednio po prostu w formie jednego okrążenia bez drugiej pętli. Więc jak coś, to jest realizowane w najbliższe weekendy październikowe. Tymczasem, jeżeli chodzi o dodatkową drogę rowerową na Płaskiej, ona powstaje, właściwie rozpoczęły się pierwsze prace i jako też tam jest lekkie zwężenie, aktualnie jeden pas został zamknięty na Płaskiej, dlatego nie mamy teraz prawoskrętu, tylko mamy wspólny pas dojazdu prosto i do skręcania w prawo w Goworka, jedąc od Mokotowa ulicą Pławską w kierunku Śródmieścia. Więc jak ktoś taki, to właśnie w tym momencie wygląda. Tamte drogi rowerowe są do doprojektowania, po prostu ich nie było pierwotnie w projekcie i teraz się pojawiają. Ale oczywiście nie bójcie się, te drogi rowerowe będą tylko łącznie na część tego skrzyżowania, dalej na Puławskiej, na tym odcinku od Dolnej do właśnie Rakowieckiej nie będzie cały czas jeszcze drogi rowerowej, ona ma powstać dopiero w przyszłym roku jakoś, albo jeszcze trochę później. Inne ciekawostki to są o wiele lepsze ciekawostki, a mianowicie został ogłoszony przetarg na projektowanie, znaczy na budowę LK7. Prace mają się rozpocząć w przyszłym roku, w 2025, mają się skończyć w 2028 roku, zakładając, że nie będzie opóźnień, więc całkiem ciekawie. W końcu będziemy mieli cztery tory na samym odcinku, no tam z etapowaniem różnym, ale no ogólnie. Plan jest taki, żeby budować cztery tory od Warszawa Wawer przez Warszawa Anin, wszystkie przystanki i stacje
po drodze i kończąc na Otwocku. Na tym całym odcinku będą 4 tory, dzięki czemu SKM-ki i koleje mazowieckie, ale głównie SKM-ki będą miały swoje 2 osobne tory w obydwu kierunkach, nie połączone z torami dla pociągów dalekobieżnych, dzięki czemu i SKM-ki i pociągi dalekobieżne będą mogły po prostu jeździć częściej. I to jest bardzo dobra informacja, bo po prostu to wszystko przyspieszy i będzie też większa częstotliwość i punktualność. Więc takie ciekawostki. Przetarg został ogłoszony, on tam będzie kosztować dosyć dużo, z tego co pamiętam. Jeżeli chodzi o finanse tego, że też i odcinka, jest szacowana jego wartość na 1 800 000 000 zł. Oczywiście staramy się o dofinansowanie. No i w ramach tej inwestycji, może tak w skrócie powiem, przebudujemy 8 przystanków, w tym w Aninie, Międzyleściu, Radości, między Szyniem, Michalinie, Świdrze i w Józefowie oraz na stacji Falenicy. Na każdym z nich pojawi się nowoczesny system informacji dla pasażerów. Planujemy też budowę 20 nowych przejść podziemnych, w tym 6 zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych wspólnie z lokalnymi samorządami oraz przebudowy istniejącego przejścia podziemnego na stacji kolejowej Warszawa-Falenica. Dalej przebudujemy mosty na rzece Świder i wybudujemy nowe, żeby były na 4 torów. Dla komfortu mieszkańców wzdłuż torów pojawią się ekrany akustyczne porośnięte zielenią. Coś, czego nie ma na LK7 na tym poprzednim odcinku i widzę Was w komentarzach i też piszecie do mnie maila, że to jest błąd, że tych ekranów akustycznych nie ma, bo przy Nagocławku jest po prostu teraz strasznie głośno. Nie wiem, jak było wcześniej głośno, wydaje mi się, że podobnie, ale aktualnie podobna sytuacja jest trochę kiepska, że tego nie udało się zrobić w ramach tej inwestycji. Dopiero za rok najwcześniej będą analizować to, czy jest tam za głośno. Natomiast tu mają się pojawić od razu ekrany akustyczne porośnięte zielenina. No i co tu jeszcze mamy? Umowa z wykonawcą będzie podpisana właśnie w 2025 roku, a cała inwestycja ma potwierdzenie do 2028 roku. Coś, czego nie przeczytałem, a na pewno gdzieś tu było napisane, to jest to, że... A nie, tu jest trochę wcześniej. W ramach projektu zlikwidujemy 4 przejazdy kolejowe, a w zamiast nich powstaną wygodne tunele. W Radości, w Falenicy, w Józefowie oraz wiadukt na granicy Warszawy i Józefowa. I to wszystko teraz w tym momencie pokażę. Tylko pokrótce, bo to jest mniejsza z tym, więc dokładną analizę tego, jak to dokładnie będzie wyglądać, jeżeli chodzi o całe LK7, te 4 tory. Zrobię do tego specjalny film, pokażę Wam wszystkie elementy, gdzie będą tunele, gdzie będą przejazdy, jak to wygląda na projektach. To wszystko zobaczycie. A teraz tak pokrótce, to w tym miejscu możemy zobaczyć, jak będzie w przyszłości wyglądać wiadukt nad torami, ponieważ w związku z tym, że na Falenicy mamy zabytkową wiatę w dwóch miejscach, to pociągi dalekobieżne, które po prostu jadą normalnie na odcinku na Wawrze po stronie wschodniej, muszą przerzucić jeden z torów na drugą stronę, tak aby po prostu można było to zrealizować sensownie. Dlatego też nad wszystkimi torami ten tor przejeżdża. Nad albo pod, bo nie jestem z tego w schematu w stanie Wam powiedzieć. Budowa wiaduktu kolejowego. No dobra, to akurat wiemy. Tylko pytanie, czy to jest, co jedzie górą, bo w sumie to tak patrząc na te projekty, no trudno mi trochę w tym momencie się doinformować. Wydaje mi się, że to jest chyba wiadukt dla tych dwóch torów, albo one po prostu jedą dołem, a wiadukt jest z górą. No dajcie mi znać w komentarzach, co jedzie górą, co jedzie dołem, bo po prostu patrząc na ten schemat trochę mi trudno jeść się połapać, a na pewno Wy już doskonale na to wiecie. Co jeszcze ciekawego? Ciekawego jest to, że w tym miejscu będziemy mieli, ogólnie na tej całej linii kolejowej, będzie zupełnie inaczej to wszystko budowane, bo tam, gdzie będą tunele, to te tunele naprawdę będą zrobione bardzo, bardzo sensownie. Teraz zwykle tylko łącznie, jaka to jest stacja kolejowa. No, niestety nie mamy informacji. No ale dobra, tak czy siak. Mamy tutaj jeden z peronów, jeżeli chodzi o ten odcinek. I to jest chyba Radość. Wydaje mi się, że to jest Radość. Tak, bo Radość była tak rozbudowana. No i ciekawostka jest największa taka, że Radość będzie mieć peron oczywiście tam, gdzie ma. Będzie wiata ta, co jest. Ale najciekawsze jest to, że będzie wydłużone przejście, bo będą na Radość 3 wejścia, jeżeli chodzi o przejście podziemne, właściwie 4 wejścia z przejścia podziemnego. Jedno główne na stronie północnej, później po środkowej części po stronie południowej i ostatnie po stronie najbardziej na południowej w formie wejść do przystanków autobusowych w tunelu. Tak, w tunelu pod torami będzie przystanek autobusowy w jednym i w drugim kierunku, połączony z właśnie tym wszystkim w tym miejscu. Czytaj, po prostu będzie połączone z jednym i drugim, dwa przystanki autobusowe na minus jeden będą połączone z peronem na poziomie 0 i oczywiście też będą wyjścia na powierzchnię. Tunel będzie, jak widzicie, całkiem pokaźny. Będą oczywiście do niego wjazdy za pomocą rond i ogólnie tych rond w ramach tej inwestycji w tym miejscu, jak widzicie, powstaną 4. 2 przy torach i 2 na wyjazdach ze samej całej tej części. W ramach inwestycji będą powstawać drogi rowerowe bądź też pasy rowerowe, oczywiście w zależności od tego, ile jest miejsca. Dalej mamy kolejny tunel, który też jest całkiem pokaźnych rozmiarów. Tu chyba mamy informację, jaka to jest stacja, czy... To jest Falenica. No i w Falenicy mamy też właśnie instalację, jeżeli chodzi...
Tak, to jest Warszawa Falunica. Jeżeli chodzi o przejście podziemne i tunel, w tunelu również mamy przystanki autobusowe na dole, na poziomie minus 1 połączone z peronami. Mamy tych rond też całkiem dużo, ale nie aż tak dużo, bo mamy tylko 3 ronda. 2 przy wyjazdach, 1 przy rondzie, przy torach kolejowych. Wejścia będą oczywiście na wszystkie perony w tym miejscu, bo tutaj są 2 perony na Falunicy. No i też bym powiedział, że to jest naprawdę dosyć mocno rozbudowany cały ten węzeł komunikacyjny, głównie tego właśnie, że przystanki autobusowe będą pod torami kolejowymi. Dalej idąc mamy ten wiadukt górą, który jest dosyć ciekawie wybudowany w ten sposób, że jest on z taką zawrotką w tym miejscu. Tu mamy chyba tereny, które jeszcze mają problem z przejęciem, nie wiem, będę się sprawdzić do tego, o co chodzi, ale tu mamy faktycznie na czerwono wymarkowane tereny, które chyba są jeszcze niedostępne. No i właśnie w taki sposób na granicy Warszawy i Józefowa ma powstać właśnie w tym miejscu jeszcze jeden wiadukt, jak widzicie, z 3 rondami, które w przyszłości będą połączone z nowymi drogami. I tutaj na koniec najciekawszy obieg chyba z tych wszystkich, o ile przystanki autobusowe na poziomie minus 1 są ciekawe, ale jeszcze o takim jednym rozwiązaniu w Warszawie będę mówić za chwilę. O tyle tutaj jest o tyle jeszcze ciekawie, że mamy jeden tunel, który jest poprzek. W sensie, to jest tunel wybudowany równolegle do torów, a jednak pod nimi. To jest tak, jak mówił już starosta Miński, którym rozmawialiśmy, że przy budowie trzeciego tunelu będzie już wszystko dobrze gotowe. To ciekawostka bardzo jest dobra. W ramach tej inwestycji powstają 4 ronda. 2 przy wyjazdach, 2 przy torach. Natomiast trochę jest tutaj inaczej. To zwróćcie uwagę, że tak. Żeby wjechać do tunelu, tunel jest po środku, pomiędzy jezdnią. Czyli po bokach są jezdnie, żeby jechać prosto wzdłuż torów, a po środku jest jezdnia, która zjeżdża na dół. Następnie przejeżdża pod torami kolejowymi po łuku, a właściwie po skosie i później wyjeżdża równolegle do torów w drugą stronę i tu mamy rondę, żeby można było zawrócić, pojechać w drugą stronę albo jeszcze w innym kierunku. No powiem wam, że koncepcja jest właściwie całkowicie oddychana. Inaczej, nie widziałem takiej inwestycji jeszcze nigdzie ze swojego życia. Na pewno mi znajdziecie w komentarzach, że coś takiego istnieje gdzieś w Polsce, ale jest to ciekawe. I dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego typu rozwiązaniach. Tutaj w ramach tej inwestycji droga rowerowa po prostu powstała wzdłuż samego tunelu i w środku byłby właśnie przejazd. No i ogólnie w ramach tej całej inwestycji mnóstwo nowych przejść przez tory by powstawało, głównie z pochyleniami, mniej z windami. Natomiast faktycznie tego tutaj byłoby naprawdę całkiem dużo. No i przejdźmy sobie na razie do WKTki, bo na WKTce od 6 października, czytaj od dziś, do 12 października na poronie numer 1 planowane są wyłączenia zasilania, tego też może być tam ciemno, nie działać biletomat i tak dalej. Oczywiście można kupić bilety jak coś na dworcu, ale ten na dworcu kasa biletowa nie działa w WKTki w weekendy, w sensie w niedzielę, więc i tak dzisiaj tego nie kupicie. Ale jak ktoś oczywiście, pamiętajcie, że w pociągach WKD możecie na spokojnie kupić biletomacie, czy też oczywiście rzecz jasna w aplikacjach mobilnych. I a propos aplikacji mobilnych, jak coś jest już dostępne, możecie kupować bilety na Koleje Mazowieckie w aplikacji Koleo, czyli od partnera kanału. I chyba nawet to bym powiedział, że się całkiem cieszy dużym powodzeniem. Idziemy dalej, bo dalej też są oczywiście informacje, które są świeże i mam nadzieję, że jeszcze, jeśli chcecie, to możecie się załapać. Do godziny 17 dzisiaj możecie pójść sobie do stacji muzeum, czyli Muzeum Kolejnictwa i zobaczyć wystawę makietową kolejową, która w ten weekend właśnie tam jest. Więc jak ktoś nie ogląda się nawet do końca, biegnijcie, zobaczcie. No ja nie mam nic czasu, bym chętnie wpadł, bo lubię wszystkiego rodzaju wystawy, tylko też tutaj trochę sobie buduję takich, ale tak, zawsze bardzo ładne były, lubiłem je oglądać. No i na koniec już prawie, nie no, gdzie tam na koniec, jeszcze trochę tych informacji jest. Mamy przejście podziemne łączące dworzec centralny z Warsaw Tower. Czytaj, Warszawa Centralna w końcu połączona z Jana Pawła II. To jest dobra informacja, bo tamte przejście podziemne zostało zamknięte podczas budowy Warsaw. No i jak dobrze kojarzycie, budowa Warsaw już się zakończyła jakiś czas temu i cały czas tego przejścia nie było, bo nie było umowy pomiędzy PKP SA a Warsaw. Udało się to podpisać i dzięki temu mamy już oddane do użytku nowe przejście. Same, jak widzicie, schody ruchome, na dół można wjechać i do Warsaw Plac, i na dworze centralny, i jest specjalna winda na powierzchnię, żeby wyjechać właśnie z Warsaw na poziom, żeby wyjechać windą z przejścia podziemnego na poziom ulicy, jak również są zwykłe schody, więc na spokojnie ta przestrzeń jest teraz dostępna i można też dostać się dzięki temu do przystanku autobusowego, który po prostu się w tym miejscu znajduje. To jest bardzo dobra informacja i ten film o tym nowym przejściu i łączniku z centralnej postaram się zamieścić niedługo, w sensie zamierzam tam może dzisiaj wpaść i to nagrać, żebyście po prostu zobaczyli, jak to wygląda i funkcjonuje.
Koniec prac na ulicy Przewodowej, dlatego też autobusy wracają na swoje trasy. 142, 318 i 219 zmieniają swoją trasę. Z42 znika z Warszawy i to wszystko już od 1 października w związku z kolejnym etapem budowy kanalizacji w Wawrze. Dalej zamknięte jest jedno wyjście na stację metra Politechnika. Wyjście numer 6 jest zamknięte teraz od jutra, od 7 do 10 października, od godziny 7 do godziny 23 w czwartek i to wyjście jest dokładnie w tym miejscu, czyli do przystanku tramwajowego na linii 10, 11, 15, 35 i 36. Czytaj to jest po prostu dla linii jadących dalej w kierunku ronda ONZ czy w kierunku placu Narutowicza. No i też dla tramwajów, które jadą po prostu z Sielc, z Wyścigów czy jadą z samego centrum Warszawy w postaci linii 35, 15 czy 36. Także jak coś, no osoby, które jeżdżą z Gagarina do metra mają teraz trochę utrudnienia dojść do samego metra, bo po prostu muszą pójść przez przejście dla pieszych jeszcze jedno. Także no wiecie, trochę trudniej. Idziemy dalej. Jeżeli chcielibyście mieć taki plakat Warszawa po Wiśle, właśnie w tym miejscu, co ja mam tutaj powieszone, możecie go kupić od partnera kanału, którym jest Koleo, sklep.koleo.pl. Jak coś, zachęcam was do kupienia, bardzo ładny plakacik i tam jest też trochę więcej i jeszcze innych plakatów, również z falenicy, która niedługo będzie przebudowana w ramach właśnie inwestycji, jeżeli chodzi o LK7. No i na ZDM-ie, chciałem powiedzieć na koniec, ale my tu do końca jeszcze mamy daleko, jeszcze cały ZDM, cały Szrym, tunele w Rembertowie, w Wesołej, wiadukty i jeszcze Gdaka, która nam pokaże S7, więc wracając do meritum. Obie jezdnie są już przejezdne na Ordona, jak coś już tam faktycznie można przejechać po obydwu nowych jezdniach, ale prace cały czas są realizowane, jeżeli chodzi o tereny zielone, sadzenie nowych drzew, tak wiem, drzewa się sadzili w tej porze roku, to jest idealna pora roku, nie na lato, nie na zimę, tylko wiosna i jesień to jest idealna pora na sadzenie drzew. Zrozumiałem swój błąd? Rozumiem. Więc faktycznie teraz drzewa są sadzone, będą sadzone. Następnie Aleja Ken jest już faktycznie teraz z nową nawierzchnią na długości ponad 1,2 km pomiędzy ulicami Ciszewskiego i Płaskowickiej, więc jak coś to jest dobra informacja. Następnie plac Powstańców Warszawy, jak już widzieliście pewnie nie w jednym moim filmie ostatnio z nowego centrum Warszawy, jest już przejezdny w obydwu kierunkach. Aktualnie w poniedziałek ostatniego dnia września została oddana do użytku przejezdność. Na razie w jednym kierunku, ale faktycznie przez plac Powstańców Warszawy da się teraz wyjechać w kierunku ulicy Świętokrzyskiej i w kierunku i dalej w ulicę Mazowiecką, jak coś z tego całego kwartału, który stało ostatnio w korkach. Dalej mamy też oczywiście informację, że jest już 38 nowych tablic, które pokazuje, gdzie są parkingi i ile jest dokładnie wolnych miejsc. Taki wyświetlacz też się pojawił przy parkingu na placu Powstańców Warszawy, to jest z tym, że ona oczywiście pokazuje teraz czerwone 0, bo parking jest jeszcze zamknięty, ale będzie pokazywać po prostu też liczbę miejsc. Jeżeli chodzi o parkingi podpięte do tego systemu, to są wszystkie parkingi. No jak widzicie, no nie ma nawet tutaj wszystkich P plus R-ów, które się znajdują na Wawrze. Ale te ścisłe centrum, które w tym miejscu jest, no to mamy oczywiście wszystko popodpinane. Tu na przykład to jest obrys miasta, tu mamy ulicę Piękną, tu mamy browary warszawskie, tu mamy, tak jak myślałem, złote tarasy są podpięte, mamy parking pod Pałacem Kultury i Nauki, tu właśnie plac Powstańców Warszawy, plac Żelaznej Bramy, dalej kliknijmy się tutaj. Mamy ulicę Ptasią, mamy też plac Krasińskich. O, tego parkingu nie kojarzę. Mamy też tutaj parking, kolejny parking. No jak widzicie, jest trochę tych parkingów, które są teraz podpięte tego systemu, więc jak coś, można na spokojnie po prostu znaleźć to w dobry, lepszy sposób. Oczywiście mamy też P plus R na Wilanowskiej, na Ursynowie czy na Stokłosach też są podpinane. Na pewno jest też P plus R na Marymont, oczywiście. No i X parkingów P plus R na Młocinach, które się znajdują. I mamy też P plus R po Łuczyńska. O, to chętnie zobaczę, czy to faktycznie funkcjonuje. I P plus R najbardziej niewykorzystywany, czyli Żerań. No dobra, to mamy informacje, jeżeli chodzi o tablicę. Naprawa nawierzchni teraz będzie w najbliższym czasie, w nocy. Wisłostrada będzie nieprzejezdna w kierunku Żoliborza. Tunel zostanie zamknięty, będą oczywiście objazdami tam na okrągłą ludną, ramką dolną, nowym zjazdem i tak dalej. 185 będzie jeździć objazdami. No i teraz w nocy z wtorku na środę i z czwartku, ze środy na czwartek, czyli z
A, to już było, już, to już było wydarzenie, ale to faktycznie jak coś było na szybko zrealizowane w godzinach nocnych od 20 do 5 nad ranem były realizowane prace te na początku właśnie tego tygodnia, 1, 2, 3 października były realizowane prace, jeżeli chodzi o tunel, czyli na pewno wierzchni na Wisłostradzie awaryjny. Dalej pierwsze prace, jeżeli chodzi o ulicę Andersa, tu jest dobra informacja, bo dzięki temu faktycznie Andersa będzie mieć i drogi rowerowe, i nowe chodniki, i nową jezdnię, no i w ramach tego pierwszego etapu faktycznie widzimy, że w tym miejscu są rozbetonowane całe te płyty, jeżeli chodzi o chodnik. No i tego też nowy chodnik w tym miejscu zaczyna się powoli pojawiać, więc aktualna nawierzchnia w tym momencie znika. No i dochodzimy do ciekawostek. W końcu mamy już wyniki, jeżeli chodzi o przetarg dla tunelu z Wesołej. Co mogę wam powiedzieć? No, budżet na tą inwestycję jest trochę mniejszy niż faktycznie to, co faktycznie wyszło z tych konsultacji, znaczy z tych ofert, z tego co kojarzę, chociaż tam chyba może coś się mieści ledwo w budżecie. Koszt inwestycji to jest w zależności właśnie od tego, co zostało wycenione przez parę tych firm, dokładnie 7 ofert, to jest od 90 milionów do 139 milionów mniej więcej. Inwestycja będzie realizowana na 28 miesięcy, więc ma się rozpocząć w przyszłym roku, w 2025 roku, więc no zobaczymy, no jak się rozpocznie w 2025 roku, czy to się zakończy za ponad 2 lata, co będzie oznaczało, że wtedy to się nam zakończy kiedy? W 2027 roku, właściwie już prawie na koniec, a właściwie w połowie 2027 roku, no trochę to długo nam się zajdzie, ale lepiej późno niż wcale. Więc powiem wam tak, ja osobiście jestem za tym, żeby ten tunel jak najpóźniej zaczęli budować, bo na razie muszę jeszcze ogarnąć zgody z wojskiem, żeby tam latać i nagrywać tą inwestycję. A tego też nie było filmu o tym tunelu, jak on będzie wyglądać. No ale jak coś, tunel będzie bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o całą konstrukcję, bo tu możemy sobie zerknąć na docelową organizację ruchu, jeżeli chodzi o ten tunel. Będą trzy ronda, dwa przy wyjazdach, jedno przy torach. W ramach tego tunelu powstanie oczywiście sama część, jeżeli chodzi o jezdnię dla samochodów poniżej torów. Również będzie ten tunel przygotowany w taki sposób, aby na spokojnie w przyszłości można było dobudować te jeszcze dodatkowe dwa tory, aby w Wesołej były cztery tory dalej też na Sulejówek. Natomiast najciekawszym elementem, który tu możemy zerknąć, a mianowicie jest to, że będzie część pieszo-rowerowa pod ziemią. I część pieszo-rowerowa będzie tyle odjechana, że jest naprawdę całkiem ciekawa. Coś tego na tym schemacie nie widać, na tym to trochę lepiej widać. A mianowicie droga rowerowa w tym miejscu będzie zjeżdżać na poziom minus 1 i następnie łączyć się z tunelem drogowym. A później będzie wyjeżdżać na powierzchnia już razem z drogą. Więc dlatego, że tu jest po prostu wąsko, nie ma tej części wspólnej, jeżeli chodzi o tą część pieszą, rowerową i jezdnię. Po prostu tu będą tylko i wyłącznie chodniki, bo po prostu tego miejsca jest za mało. No ale dobrze, że to jakoś zrobią. W tym miejscu będzie ciąg pieszo-rowerowy. Tu jest bardzo małe rondo, tu jest już większe rondo zrealizowane. Tu nawet będzie pętla autobusowa specjalna gotowa, bo zamiast tej pętli w tym miejscu. No i z ciekawostek będzie też przejście podziemne, które tutaj będzie budowane. Przejście podziemne będzie zakładało budować 4 klatek schodowych na powierzchnię, z czego tylko i wyłącznie 3 powstaną w tym etapie, bo nie jest po prostu niezbędna budowa jednego. Jedno będzie budowane w ramach budowy 4. toru tutaj na Warszawa, no właśnie na Warszawie Wesołej, więc to będzie wtedy dopiero budowane. Oczywiście będą drogi prowadzące i na perony, co ważne, będą też zejścia na drugim końcu, przynajmniej jeżeli chodzi o tą część północną, na ten parking, dziki, który w tym miejscu jest, więc to też jest dobra informacja, jeśli chodzi o to. No i będą całkiem długie zatoczki autobusowe, bo na spokojnie autobusy w tym miejscu mogą się zatrzymywać, stać i tutaj będzie miejsce postojowe właśnie dla pętli autobusowej. Będzie dosyć też dużo miejsc parkingowych wybudowanych w ramach tej całej inwestycji w okolicy. Więc bardzo dobra inwestycja. W ramach tej inwestycji też powstanie podczas budowy tymczasowy przejazd kolejowy, który będzie zlokalizowany kawałek dalej od tej inwestycji. Tak jak w tym miejscu jest przejazd kolejowy, który będzie zamknięty wtedy w trakcie inwestycji, tak w tym miejscu będzie wybudowany tymczasowy przejazd kolejowy, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Dokładnie tutaj widzimy, że w tym miejscu będzie on wybudowany w ramach tej całej inwestycji od momentu rozpoczęcia prac do momentu po prostu zakończenia całej budowy i przejezdności tunelu. Dalej mamy otwarcie ofert, jeżeli chodzi o budowę mostu nad kanałem Żerańskim i to też jest dobra informacja. To też będę oczywiście nagrywać, jak się dogadam z Marią Bliską, jeżeli chodzi o latanie. I dlatego też od 20, kwoty są od 24 do 36,5 miliona złotych. Realizacja będzie trwała 16 miesięcy no i najprawdopodobniej to się zacznie to albo na koniec tego roku, albo na początku kolejnego. 11 firm wystartowało w ramach tego przetargu. Oczywiście tę inwestycję będę również nagrywać. Tak będzie wyglądać ten nowy tunel, znaczy ten nowy most. W ramach tego inwestycji powstaje nowy most równoległy do tego, co jest w tym miejscu, z tym, że oczywiście
Bo ja tego nie powiedziałem. To jest nowy most ulicy Pochocińskiej. Ktoś nad kanałem Żydańskim, to jest po prostu bezpośrednio wlot kanału Żydańskiego w Marwilicką i w te całe rejony. Natomiast powstanie bezpośredni most równolegle do tego, co to już wcześniej był, aby po prostu stary most jest w kiepskim stanie wyburzyć i przejazd był tylko tą jedną jezdnią. No ale w przyszłości oczywiście będą tutaj docelowo dwie jezdnie. Dalej mamy też bez szlabanu w Rembertowie został ogłoszony przetarg na budowę kolejnego tunelu. Mówiłem wam, tych tunelów dzisiaj będzie naprawdę całkiem dużo. Będzie to teraz tunel w ciągu ulicy Marsa w Rembertowie i to jest też kolejna bardzo dobra informacja, jeżeli chodzi o to, że to będzie realizowane. Wiaduk ma być gotowy na Chomżyńskiej na koniec 2025 roku, czyli za rok. Więc to jeszcze sobie chwilę poczekamy. A ten będzie budowany 29 miesięcy, więc dłużej niż tamten tunel Wesołej. Budowa się podobnie, najprawdopodobniej rozpocznie na początku 2025 roku przy dobrych wiatrach. No i biorąc pod uwagę, że te 29 miesięcy to się zakończy mniej więcej w połowie 2027 roku przy dobrych wiatrach, więc naprawdę całkiem długo to będzie budowane. Ale faktycznie ten tunel jest już rozbudowany, bo ile w samym założeniu jest podobny do Wesołej, czyli oczywiście przejazd dołem dla samochodów, o tyle de facto tam jest dużo, dużo więcej atrakcji. Po pierwsze, z tunelu będą, w ramach tunelu powstanie też nowe przejście podziemne na perony. Dlaczego? Ponieważ po prostu w tunelu będzie przystank autobusowy. Podobnie jak na Wawrze, tutaj też będą przystanki autobusowe w tunelu. W jednym i w drugim kierunku i z obydwu przystanków autobusowych będą wyjścia na perony. Ja bym tylko właśnie powiem jedno. Patrząc na te inwestycje z dzisiejszego mniejsze z tym, taka malutenki, ale jednak widzę światełko w tunelu, że inwestycje kolejowe i inwestycje miejskie, jeżeli chodzi o komunikację miejską, w końcu zaczynają się łączyć w jedną całość, spójną, wygodne przesiadki. Ile my to musieliśmy na to czekać? Powiedziałbym coś, ale nie wchodzimy w politykę, więc nie będziemy w tych tematach drążyć, ale widzimy, że faktycznie coś się pozmieniało do tego czasu, chociaż aktualny prezydent jest przeciwko inwestycjom drogowym w Warszawie. Natomiast niemniej warto zaznaczyć, że po prostu inwestycje spójne, jeżeli chodzi o kolej i miasto, będą teraz budowane. I to jest bardzo dobra informacja. No i właśnie tutaj będzie dodatkowe drugie przejście podziemne, z którego będzie przejście, wejście bezpośrednio właśnie na przystank autobusowy w kierunku dalszej części Remontowa, tutaj w kierunku dalszej części ulicy Marsa, prosto dalej na most Siekierkowski. No i na ramach drugiego przejścia podziemnego powstaną schody i windy. Nie ma pochylni, tylko wyłącznie są schody. Też powstaną tutaj specjalne jeszcze, nie, to nie będzie specjalnych dodatkowych. W ramach tych inwestycji powstaną dwa ronda. Jedno rondo na jednym wylocie. To jest ten wylot od strony południowej. I w tym miejscu widzicie, to jest troszeczkę trochę dziwne rondo, ale miarę zniekształcone i będzie przejezdne. I w ramach drugiej strony też powstanie właśnie drugie rondo, jeszcze większe i bardziej zniekształcone w tym miejscu. I sama jezdnia będzie wyjeżdżać podobnie jak to ma miejsce przy Warszawa, Włochy, pomiędzy jezdniami i później po prostu będzie się to łączyć z resztą. Nie będzie żadnych tutaj dodatkowych rond na tym końcu, po prostu będzie się włączyć do ruchu, żeby jechać dalej w dalszą część Rembertowa, więc to jest taka ciekawostka, że nie będzie bezpośrednio z tego starego układu wjazdu bezpośrednio właśnie w tą część, jeżeli chodzi o nową konstrukcję tunelową. Jedyne, co bym faktycznie mógł się przyczepić do nowej konstrukcji, jeżeli chodzi o to wszystko, to jest to, że nie mamy tutaj właściwie żadnych prac, jeżeli chodzi o drogi rowerowe. W sensie, owszem, powstanie nowy przejazd przez nowe rondo, ale nie będzie w ramach tej inwestycji budowanego żadnego przejazdu rowerowego przez samą instalację podziemną. To znaczy, w samym tunelu nie będzie drogi rowerowej, więc to warte jest do zaznaczenia. Przejścia dla pieszych oczywiście będą, bo będą przejścia na perony, więc będą dwa nowe przejścia podziemne na tą stację kolejową, więc stacja kolejowa będzie troszkę skopana w trakcie tych prac, które będą tutaj realizowane. Natomiast żadnej inwestycji w formie drogi rowerowej w tym miejscu nie ma. Według mnie miejsce by się znalazło, nawet żeby po prostu wyznaczyć po części w przejściu podziemnym. Natomiast tak to jest zaplanowane, no i tak to w tym miejscu po prostu będzie powstawać, więc taka ciekawostka, jeżeli chodzi o to, że to jest jedyny ten tunel w tym miejscu, który nie będzie mieć infrastruktury rowerowej po prostu pod torami, ani nad torami. No i na koniec został już rozstrzygnięty przetarg, jeżeli chodzi o projektowanie północnego wlotu S7 do Warszawy. Prace trwają, będą trochę realizowane oczywiście. I co ja mogę wam powiedzieć? Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest, jeżeli chodzi o Czosnów w Kełpin. Aktualne tam prace realizowane w 2017 roku. Długo.
to jeszcze sobie poczekamy trochę. Jeżeli chodzi o ten odcinek tutaj budowany, to jakby na spokojnie, jakby nie ma co się spieszyć, to będzie budowane, znaczy będzie projektowane dopiero przez jakieś najbliższe kilka lat i później potem będziemy mogli powiedzieć, że będzie budowa. No i z ważnych elementów tutaj mogę powiedzieć, że to patrząc na ten projekt i taki schematik, to oczywiście będą dwa tunele, będą zjazdy na Janickiego, na Wólce, na Maczka i na trasę NS, ale z tym, że zjazd tutaj na obwodnicę w tym miejscu będzie tak zrobiony, że właściwie nie widać, żeby był po prostu przewidziany przejazd na trasę NS. W sensie będzie z samej trasy, ale węzeł nie będzie budowany w pełni ze wszystkimi zjazdami, jeżeli chodzi o trasę NS. A przynajmniej tak to wygląda w tym miejscu. To tak naprawdę będzie... Zobaczymy, co będzie po projektowaniu, bo to jest wyłącznie szkic wariantowy, orientacyjny, jak to mniej więcej ma wyglądać. No mi się wydaje, że w ramach tej pracy wszystko już wybudują, jeżeli chodzi... Zresztą tutaj widzę w sumie jakąś... Czekajcie, co tego pomniejszyłem. No mamy tutaj oczywiście zaplanowane ta jezdnie, jeżeli chodzi właśnie o wjazd, wyplanowaną trasę NS. I wydaje mi się, że oni w ramach tych prac wybudują te wszystkie wydukty i na dla NS i w ramach tej S7. To będzie po prostu stać i nie będzie używane, bo po prostu później wybudowanie tych wyduktów w tym miejscu może być trudne. To jest w ogóle ta przestrzeń jest bardzo trudna, jeżeli chodzi o budowę. Bo tutaj mamy i linię tramwajową w tym miejscu jeżdżącą, i linię kolejową, o której trzeba się po prostu w tym miejscu odbić. Jest naprawdę to bardzo ciekawy, skomplikowany teren, wyłącznie z dosyć mocnym rozkopaniem w końcu w tym miejscu ogródków działkowych, więc będzie to całkiem ciekawe. No i dobra, kończąc dzisiejsze tematy, mam na myśli kończąc, jeszcze 5 materiałów tam zostało, na wszystkich warszawskich mostach pojawiły się tabliczki Nie rezygnuj z życia. Na tych tabliczkach jest numer telefonu, gdzie można po prostu zadzwonić po pomoc, jakby coś. Ja nie wiedziałem, że aż taki jest problem w Warszawie, że faktycznie ludzie skaczą z mostów, ale jeżeli ktoś z tego skorzysta, faktycznie będzie to bardzo dobre rozwiązanie. No wiem doskonale, że dosyć dużo jest samobójców w metrze warszawskim, czy to na stacji metra Uniwersytet, Nowy Świat Uniwersytet, czy na stacji metra Politechnika. Czemu? Odpowiedzcie sobie sami. Znaczy ja znam trochę jeszcze więcej argumentów niż uczelnie wyższe, które tam się znajdują obok, bo nie tylko wyłącznie o nie chodzi. Niemniej, no jest po prostu zbyt duży poziom stresu i ludzie nie wytrzymują. Jakby presja, rywalizacja, stres, który jest w aktualnym czasie, no nie wszystkie sobie po prostu są w stanie go wytrzymać. Trzeba też po prostu zasięgać rad. Ja znam trochę osób, faktycznie chodzi na porady do psychologów i do innych osób faktycznie, żeby po prostu wytrzymać ze sobą i po prostu rozwiązać swoje problemy tak, aby po prostu móc dalej egzystować. Więc po prostu trzeba szukać. Jeżeli ktoś chce szukać jakiejś porady i pomocy, to oczywiście ją znajdzie. Tylko po prostu trzeba samemu też chcieć żyć dalej. I to jest najważniejsze. Więc idziemy dalej z kolejnymi informacjami, też takimi miastowymi. Mianowicie w najbliższą środę będzie o godzinie 11 zaplanowany test alarmowych sygnałów. Będzie to 3-minutowy sygnał przez syreny. Ten sygnał będzie nas oznajmiać, że został ogłoszony alarm i później po godzinie będzie ogłoszony taki scenariusz i trochę inny sygnał, również 3-minutowy, który po prostu będzie odwoływać ten alarm. To oczywiście są tylko łącznie testy, zawsze były te testy przy sygnałach trwających, tak samo jak podczas Powstania Warszawskiego w ramach upamiętnienia rocznicy minutowe. To będzie pierwszy tak długi sygnał, to będzie 3-minutowy, czyli w pełnym wymiarze. Więc jak coś uważajcie, to są tylko łącznie ćwiczenia, jak coś. No i na koniec kolejne informacje, też dlatego też w związku z tym, że będą te testy, zaczyna się tydzień edukacji dla bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. W poniedziałek będzie dzień monitoringu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, we wtorek dzień pierwszej pomocy, w środę dzień edukacji i alarmowania, czyli właśnie będą te testy alarmowania. W czwartek będzie dzień bezpieczeństwa kobiet, piątek dzień konsultacji, sobota piknik bezpieczeństwa w godzinach 11:10-14:00. No i też ciekawostki jest to, że od 7 do 11 października po ulicach Warszawy będzie jeździć zabytkowy promocyjny tramwaj, który będzie kursować od godziny 11:30 do 17:30, gdzie będzie można właśnie, będą eksperci Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa oraz przedstawiciele służb mundurowych. I przez cały tydzień będzie namiot w Parku Świętokrzyskim w Pekinu w godzinach 10-18. Tam będą też funkcjonować służby i będą różne atrakcje, więc tak coś, takie ciekawostki, jeżeli chodzi o ten najbliższy tydzień. I co jeszcze? Jeżeli chodzi o KDP, Warszawa Łódź, wy mnie masakrujecie tym, żebym nagrywał więcej inwestycji o KDP, o CPK i tak dalej, ale no ja wam już mówię nie jeden raz, CPK jest zbyt duży dla mnie, żeby je nagrywać z drona, przynajmniej w teorii. A KDP jest zbyt mało zaawansowane, żebym mógł cokolwiek więcej powiedzieć. W sensie, żeby dotrzeć do tych projektów, to bym musiał się dosyć mocno namęczyć.
Niemniej KDP Warszawa-Łódź jest tam projektowana, natomiast budowa do 2028 roku jest raczej mało realna. Coś inaczej, pociągi nie pojadą w tym roku, bo po prostu nie ma jak podpiąć się energetycznie tego. Tam trzeba nie wybudować trochę nowych podstacji na całym tym odcinku. Pomijając to, że CPK nie będzie w tym czasie, to dalej, żeby budować nawet tą linię kolejową, to może ją wybudujemy. Ale co z tego, jak nie będzie napięcia na pociągów? A spalinówki na KDP nie puścimy, to tak szybko nie pojedzie. Oczywiście to jest zaplanowane, bo tam po prostu pociągi mogą jeździć, owszem, szybko, ale żeby szybko jeździły, no to musi być specjalna magistra energetyczna w tych miejscach. No i to będzie realizowane etapami oczywiście do całego tego projektu KDP dla różnych linii w całej Polsce. Cała sieć energetyczna musi się przygotować, robić inwestycje i tak dalej. A ten sektor powoli się realizuje. To po prostu są dużo do przodu planowane inwestycje, więc tak na szybko, na hop-siup tego nie wybudujemy. Niemniej, no może po 30 roku faktycznie uda się to otworzyć. W zależności od miejsca, w niektórych miejscach te podpięcia będą już tam w 28 roku, w 29, 27. Natomiast de facto w perspektywie do 30 roku może faktycznie wszystko byłoby dobre podpięte. No i na koniec news, to o tym mówię teraz na jakiś czas. Po 35 latach znika logo Mariota z warszawskiego Mariota. No już to właśnie nie jest Mariot, to jest tylko wieżowiec. Właśnie po prostu w tym miejscu jest ikonicznym hotelem, ale już nie jest Mariotem, więc jak coś, Mariot przestał być Mariotem. To już jest oficjalna informacja. No i co ja mogę powiedzieć Wam? To tyle z tego materiału. Ostatnio bardzo Wam dużo przybyło. Dziękuję za to bardzo serdecznie. O, jaka ładna cyferka nam się tu pojawiła. 17777 osób kliknęło przycisk subskrybuj. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny materiał, również kliknijcie ten przycisk i zwiększcie tam liczbę. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Język mi się strasznie już plączył, więc ja to chcę skończyć dzisiejszy materiał. Dzisiaj najprawdopodobniej jeszcze wieczorkiem, czy tam po południu pojawi się film z tego, co tam mamy takiego ciekawego. A, z ulicy Chmielnej, z Warszawy Gdańskiej pojawi się pewnie jutro materiał. Będzie też oczywiście przelot z LK7, będzie też w końcu film z tunelu. O, jakaś inwestycja KDP jest nagrywana przez mnie. Z tunelu pod Łodzią KDP. Ten film się pojawi w najbliższym tygodniu. Filmy z Poznania będą one właśnie jeszcze nagrywane w najbliższym czasie. Więc trochę inaczej te filmy z Poznania w ramach Okiem Biznesu będą w tym miesiącu i one się pojawią w najbliższym czasie. No i ogólnie na ten miesiąc, z tego co widzę, nie jest aż tak dużo zaplanowanych inwestycji, ale szykujcie się na dosyć dużo materiałów tramwajowych, których jeszcze się nie spodziewacie. Więc mogę tylko łącznie powiedzieć, że raczej pojawię się w tym miesiącu na zajezdni Annopol, ale na pewno to nie będzie jedyna inwestycja tramwajowa, która Was zaskoczy. Oczywiście na Rakowiecką próbuję cały czas z sobą się dogadać, może mi się w końcu uda. Ale pomijając Rakowiecką, pomijając najprawdopodobniej podsumowanie Kasprzaka, bo w końcu zakończyli, pomijając film z Ożrewa Mazowieckiego, bo dalej wyświetlacze nie działają, to się szykujcie, że jeszcze coś dla Was na pewno przygotuję ciekawego. Tymczasem, jak zawsze, zapraszam wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i mniejsza z tym w kolejny weekend. Cześć!